Młode, stawiające swe pierwsze kroki w rozgrywkach hokejowych zawodniczki Hokej Klubu Pomorzanina Toruń na pewno nie należą do faworytek eliminacji wojewódzkich kujawsko-pomorskiego do Mistrzostw Polski w halowej odmianie hokeje na trawie. W gąsawskim turnieju wysoko jednak zawiesiły poprzeczkę dla doświadczonych drużyn, gdyby jeszcze opanowały emocje i wykorzystywały nadarzające się sytuacje bramkowe. Wyniki spotkań wyglądałyby inaczej, a trzeba dodać, że toruński halowy hokej pań ma tradycję i może pochwalić się medalami zdobytymi na Mistrzostwach Polski w roku 1972, a była to druga edycja rozgrywanych Mistrzostw Polski. Panie występujące w barwach toruńskiego klubu Elektryk Toruń zdobyły brązowy medal. Swój sukces powtórzyły w roku 1974 już w barwach toruńskiego Pomorzanina. Może z czasem doczekamy się w Toruniu kobiecej drużyny na poziomie seniorskim, ale to jednak daleka przyszłość. W tym turnieju nie udało się dziewczętom zdobyć punktów. W meczu z LKS-em Gąsawa przegrały 4-0. W drugim swym spotkaniu przegrały z UKS-em Laski Wielkie 8-0. Następny turniej odbędzie się w Rogowie 13 stycznia i może właśnie w tym turnieju nasze zawodniczki zdobędą pierwsze ligowe punkty.